Transport for London to jest podstawowy, nie wiem, organizacja, coś jak MPK, tak? To jest firma, która zajmuje się transportem w Londynie i masz aplikację Transport for London i tam masz wszystko. No jest też takie o, dziecinko! Co? Trafiłem go na szota! Snajperkowego! Kogo? Snajperkowego! Jezus. No. Przebiega! Przebiega drogą! Klinkow, kurwa! Widzę. Wrapuję go. Mogę... Już, no przestań! Drugi! Dwóch! Śpiulka! Żyjesz? Zginąłbym przez siebie, kurwa, tak. Ale strzelałeś do jednego typa! Bezsensownie! Do drugiego już! Skończył mi się magazynek! Już drugiego ładowałem! Umarłbym, bo mi się magazynek skończył, czaisz? No to nie na przeze tym mnie. Drugim. No nie, ale byś mi go zdjął. Długo nie wiedział, co się stało. Mhm. Ale później już jest normalnie, druga fala jest już ostro. Czekam na środku. Wchodzę na te. Wychodzę środek. Snajper na kogoś się zachował. Na youtubera. Nie, to był snajper. Rozumiem. Jestem na szpulach. Jestem tutaj na gruzie przed tobą. Widzę cię, widzę cię. Jeden strzał tylko oddał? Może go już uśpili. Ma się wychylić na youtubera? No. Drugi w tym, we wnęce po lewej. Nie rozumiem. No, a rozumiem. Za tym panem, tam gdzie ostatnio mnie zabił na górze, tylko on jest bliżej, po lewej. Powiedzmy. Jeden to jakiś śmieciarz suczkownik, drugi pewnie też. Poszedł, może wybiegać. Idealny. Wybieg. Zabity. O, wow! MK stary. Hmm? I to taka dobra, z bębnem. O, boter do zabicia. Drugi jest przy kontenerach, jego najpierw, jeżeli już. Przy kontenerach, zabij go. Tak, przy kontenerach, między twoim tym gruzem, a kontenerami. Beton. Ale dobra, market. Co za siukę? Przy odrobinie szczęścia nie wyjdzie stamtąd. A przy odrobinie pecha w najbardziej nieodpowiednim momencie wyjdzie i zacznie napierdalać biodra. Jest gość! Po lewej, gdzie? Przed! Po lewej, przed, jest za zielonym tym. No, scaffoldem. What? Po lewej, w samym rogu. Rzucam granat. Tam był. Ber. Scaffoldem. Tak, rusztowanie inaczej. Idę tam sprawdzić. Strzelam? Leży. Chyba. Strzały. To boty. Leży. Mówiłem, tak musiało kurwa być. Nie może być ich dwóch czy coś? Widzę panów na moście, panowie na moście, Klinkow. Ilu? Jeden. Panowie. O Jezu, jeden. Dziecinko! Zabijeś go? Tak, drugi idzie chyba z jakimś PM-em. Wracam do ciebie. Obiegnie, worki. Będzie teraz przy naczepie, uwaga. Dobra, chyba się nim zajmę. Zniknął gdzieś przy naczepie. O, biegnie prawą. Jest, biegnie. Dajmy mu... Jaka padaka. Spanikował. Co, zwijamy się? Trzech, tak? Jeszcze dwóch, teoretycznie. Jeszcze jeden na daleko, na moście, na końcu mostu. Rozumiem. Zaczął, wiesz, strefować, tak jakby czekał, czy go zesnajperkuje. O, idzie. Idzie tym, catwalkiem. Lewym czy prawym? Lewym. Mam go za banerem, teraz nie widzę. A nie, on przy cieciówce skacze. Dobra, porób go i spierdalamy. Mieli fajne szpeje, czy coś? Nie, na pewno nie. Ten mógł mieć... Gdzie jest? Suciski. Za autobusem. Biec tam? Może być pistolet co najwyżej. Albo pistolet maszynowy. Prawa. Co prawa? Przy pojeździe. Biegniesz na niego. Przy pojeździe wojskowym. Kurwa. Przestraszyłem go. Teraz jest przy autobusie. Tym tutaj blisko. Z lewej tym na środku, wychodzę. Tym na środku, no. Najbliższy. Biegnie prawa. Dwóch! Widzę. Jeden zabity. Uciekł mi za prawej. Leży. Pistoletowy. No przynajmniej to nie haczyciarze. Wszyscy. Nie no, on taki bardziej z farby. O Jezusie, Michale. Ucaliłeś. No dawaj. Ej, kolejny, na daleko, pociąg.
Patryk z plecy. Już, spokojne. Będę gimza w przodu, oła! Oła! Ale wali. Kurwa, jak... Na cheeky pointcie. No, wow. Ale szoguniarze strzelają teraz na daleko. Drugie wejście. Jakby ktoś tam ciepnął im granatę. Podchodzę, tak. Na drugim wejściu są? Na drugim wejściu, tak. Pod UN-em gdzieś powinien być. Dawaj, Michał. Osłaniaj mnie. Z pleców. Dwa. Rury przy pierwszym wejściu. Tak, wiem. Zabite. Dwóch ich było, dlatego. Zabiłem PMC-ka, lol. Na górce tej. Okej. Okay. Uuu, dziecinko. Tak patrzył już na mnie, ale mój po prostu med skill zwałem. Ocalił mi życie. Michał, gdzie jesteś? Na tym, na pierwszym wejściu. Kto jest na tym nakarze? Twój stary. Na drugie wejście. Ej, to było dobre strzelanie, suko. Lepsze niż kampienie konstrukcji. Ale nie rozumiem, to ma być złośliwe, czy w jakiś sposób, nie wiem. Nie, to nie zrozumiał, spoko. Piotrowi chodziło o jego wykonanie. O, to we mnie. Co? Poszedłem sprawdzić pociąg, jest szoguniarz. Tylko minie gdzieś przy PT-cie. Już zabity. Szoguniarz na pociągu był. Możesz mnie osłaniać? Już, chciałem tylko... Patrzeć, z góry? Musiałem mieć pewność, tylko że plecnika nie dostanę. No to trzeba powiedzieć, kurwa, nie, ja tu se chodzę i... A masz Michał. Nawet nie patrzy. Michał nie patrzy plecy z drugiego. Chciałbyś pakę, to teraz bierz. No na przyszłość gówno od nas dostaniesz, kurwa. Klinkow specjalnie dla... Dwóch PMC-ków! Gdzie? Pod płotem idą ze stacji. Nie wiedzą o mnie. Jest dobrze. Ustawcie bambusza na nich. To jakieś lamusy. Kurwa. Ale taktycznie chodzą. Daleko od chatki? Daleko? No tak, są pod stacją, za niebieskim płotem. Teraz są w kierunku, idą w kierunku górki, duża górka. Będą zaraz na dużej górce. Daj im podejść. Czekam na checkpointie, Piotrek, także... Ja widzę, jakby, powiem ci, jak idą. Szli strasznie taktycznie. Problem w tym, że na środku pole. Jeden ma gołą glacę, drugi miał czapeczkę. Dobra. Ja widzę tylko chatkę, Piotrek, także... Zaraz pewnie będą lucić tego pana, którego zabiłem na górce. Mam zachodzić od chatki? Jak uważasz? Możemy poczekać, aż wyjdą na otwarte i wtedy będą nasi, no. A możemy się trochę zabawić z nimi i ich zaszturmować. Także... O, biegną! Gdzie? Biegają z zagórki. Ale gdzie? Na elektryk? Tak, biegną na elektryk, widzę obu. Mówcie, kiedy strzelać. Z drzewami. Jeszcze nie, dajcie im podejść na otwarte. Są w martwym polu, teraz dla mnie. Widzę, pod chatką jest, mogę strzelać. Daj im do chatki dojść. Ja mam martwe pole. Mają, są już w chatce. Będę mógł strzelać, bo mnie będzie widział zaraz. Ja nie widzę, więc strzelajcie sobie sami. Zabijcie obydwoje. Dobra. Łatwo. Ale powiem ci, że koleś chcieli dobrze, wiesz? Osłaniali perymetry, patrzyli, wiesz... Jeden zawsze patrzył gdzieś na bok. Forte miał! A zabiłem go od razu, instant, w głowę dostał. Jest.